Daj suba, a pokażę ci, jak przeżyć. To uczciwe. Jeżeli jesteś tutaj tylko po przepis, to zapraszam na mojego bloga. Link w opisie. Znajduje się tam też minuta do przepisu. Istnieje całkiem pokaźna liczba roślin dziko rosnących w Polsce, z których możemy przyrządzić kawę. Należy do nich m.in. mniszek lekarski, a właściwie jego korzeń, nasiona przytuli czepnej, korzenie łopianu oraz żołędzie. Kawę jednak można przyrządzić także z topinamburu. Odnoszę wręcz wrażenie, że kawę można przyrządzić dosłownie ze wszystkiego. Jednak nie każda czarna polewka będzie zasługiwała na miano kawy, która będzie aromatyczna i pachnąca. W moim odczuciu kawa z topinamburu to takie 6 na 10, podczas gdy kawa z żołędzi to takie 10 na 10 i podbija moje kubki smakowe. Przepis na kawę żołędziową także znajdziecie na moim kanale. Przygotowanie każdej z dzikich kaw jest obarczone pewną problematyką. Tak też na przykład przygotowanie kawy z przytuli czepnej zabiera nam mnóstwo czasu na zbieranie nasion. Przygotowując kawę z żołędzi musimy ją nałupać oraz odgoryczyć, co także zabiera czas. Natomiast jeżeli chodzi o łopian, to należy go najpierw znaleźć. Niestety nie jest to roślina, która rośnie mega stadnie. Często nawet ją można spotkać przy roślinach śmiertelnie trujących, jak na przykład szczwół plamisty. Bierzcie też pod uwagę, że korzeń łopianu jest naprawdę duży, zatem wykopanie go w całości jest utrudnione. Wierzcie lub nie, ale ja już przy wykopach łopianu połamałem jedną łopatę i naprawdę się przy tym spociłem. Szczególnie, że biegałem po jakichś zaroślach w poszukiwaniu tejże rośliny i wyrywaniu korzeni. Warto jednak wspomnieć, że kawa z przytuli czepnej jako jedyna będzie zawierała w sobie coś, co cenimy w kawie najbardziej, czyli kofeinę. Kawa z topinamburu jednak jest o wiele prostsza do przyrządzenia i nie zabiera tak ogromnej ilości czasu, zatem ma swój plus. Warto też wspomnieć, że kawa z topinamburu będzie smakowała jeszcze lepiej, gdy dodacie do niego przypraw albo na przykład zmieszacie ją z różnymi typami kaw, czyli na przykład zmieszacie kawę z mniszka lekarskiego z kawą z topinamburem, co może jeszcze bardziej podkręcić jej smak. Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, a to dlatego, że właściwie wygląda jak słonecznik, ma w szczególności podobny kwiat oraz podobną posturę, natomiast nie posiada nasion, za to posiada jadalne bulwy rosnące w ziemi. Nazwa topinambur pochodzi od plemienia z Ameryki Północnej, które hodowało właśnie tą roślinę. Choć topinambur jest uznawany za dobro ekskluzywne i drogie, w rzeczywistości jest chwastem. Może nawet urosnąć na piachu. Topinambur jest prawdziwym kozakiem, ponieważ może przetrwać nawet minus 50-stopniowe mrozy. Zatem można go posadzić na przykład na Syberii, ale równie dobrze będzie sobie radził w polskich warunkach. Oczywiście topinambur nie jest takim survivalowcem, że przy minus 50-stopniowej temperaturze zacznie kiełkować czy kwitnąć. Natomiast oczywiście chodzi o jego bulwy, które przysypane 5-centymetrową warstwą ziemi są właśnie w stanie przetrwać taki mróz i na wiosnę wypuścić młode topinamburki. Z biologicznego punktu widzenia zatem jest to roślina bardzo niebezpieczna, ponieważ jest to roślina inwazyjna. Stawia ją to trochę jak nawłoć, która zdominowała niektóre nieużytki i łąki. Nie chcielibyśmy, aby kolejny wynalazek przywleczony z zagranicy zawładnął naszymi łąkami i zabił naszą narodową bioróżnorodność. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby nie rzucać bulw topinamburu gdziekolwiek, na nieużytki, na łąki, ponieważ może się okazać za 20 lat, że spotkacie tam kartoflisko. Nie używam słowa kartoflisko bez przyczyny, ponieważ jeszcze jakiś czas temu żywili się nimi polscy chłopi i używali ich jako zamiennik ziemniaka, a właściwie to jeszcze wtedy ziemniaka nie było, a dopiero potem właśnie ziemniak wyparł topinambur i to on częściej gości na naszych stołach. Jednak z survivalowego punktu widzenia jest to roślina gwarantująca przetrwanie, ponieważ a. jest praktycznie niezniszczalna, b. rośnie stadnie, c. łatwo się ją wykopuje, d. jest jadalna na surowo, e. jest smaczna, f. jest wartościowa pod względem odżywczym oraz g. można przyrządzić z niej kawę, co dla takiego kawosza jak ja jest czymś po prostu rewelacyjnym.
Dobra, to czego będziecie potrzebować do przyrządzenia kawy z topinamburu? Otóż nic wielkiego. Wystarczy Wam młynek do kawy, tarka oraz piekarnik. Najlepiej z termoobiegiem, ale wcale nie jest to potrzebne. Wystarczy, że zwykły piekarnik troszeczkę uchylicie. Idziemy do domu przyrządzać kawę z topinamburu. Tak jak już wspominałem, przyrządzenie z kawy z topinamburu jest bardzo proste. Co należy zrobić? Oczywiście należy dokładnie i solidnie umyć topinambur, następnie go zetrzeć na tarce i tak zetarty topinambur ląduje do piekarnika na blaszce. Tutaj użyłem jeszcze papieru do pieczenia, żeby nie przywarło do blaszki. Sądzę 2-3 godziny w temperaturze 60-70 stopni Celsjusza. Suszymy, następnie będziemy mielić, a potem go uprażymy. Zatem do dzieła. Topinambur dosyć bardzo łatwo się trze na tarce, zatem nie będziecie mieli z tym absolutnie żadnego problemu. Tutaj możemy potrzeć na duże oka, ale jeżeli potrzecie na mniejsze, też się nic nie stanie. Sądzę, że nie wiem, 60-70 stopni, 3-4 godziny z termoobiegiem i się powinny wysuszyć. Są mokre bardzo. Topinambur po 5 godzinach pięknie się osuszył. Teraz wystarczy go zmielić i uprażyć. Topinambur zmierony, jak widać pełno przy tym dymu. Spróbujmy smak. Słodki. Idziemy go prażyć na patelni. Po około 20-minutowym prażeniu oraz ponownym zmieleniu kawa jest gotowa. Tutaj nawet zaparzyłem już sobie i degustuję. Kawa co prawda nie pobija moich skupków smakowych, aczkolwiek w sytuacji kryzysowej czemu nie? Z całą pewnością wolałbym wykorzystać ten topinambur w nieco inny sposób, czyli go po prostu zjeść. Aczkolwiek kryzysowa kawa może być. Takie bym powiedział 6 na 10. Niespodziewanie na zwiezionym piachu urósł nam topinambur. Zaraz będziemy go wyrywać. Oho. Malutkie te topinamburki. Normalnie powinny być co najmniej takie, to ma trochę ma to wygląd imbiru. Są bardzo małe. Gdzieś może tutaj w tym piachu? Nie, to raczej nie jest topinambur. No, tutaj to takie nawet, jak gdzieś trochę ziemi dostały, to nawet takie powiększe porosły, nie? O, to ładne, nie? Z tych to coś będzie. Trochę tego wyszło, nie? Generalnie, czy komary są jadalne? Otóż tak, są jadalne. Posłuchajmy, może coś nam powie. Jednak, jak powiedział Paracelsus, jednak jak powiedział Paracelsus. Jesteś pewien, że to ten gościu? Oj, panie magistrze inżynierzy, jak się nauczyłeś?